dzisiaj no, całkiem niezła postawa, zdobyłeś 6 punktów, czyli tyle co w dwóch poprzednich meczach. Jakie zmiany silnikowe w motocyklu? Na pewno troszkę w treningach pojeździliśmy i coś tam się powiedzmy ruszyło, już nawet taki mały przebłysk był w Bydgoszczy w tym jednym biegu. Później po prostu gdzieś tam nie poszliśmy w tą stronę, co powinniśmy. Dzisiaj no mogę powiedzieć, że w tym roku po raz pierwszy zacząłem się ścigać na Gdańskim Torze, bo wcześniej się strasznie męczyłem, a dzisiaj to chociaż trochę się pościgałem z chłopakami. W dwóch pierwszych meczach zrobiłem 6 punktów, a dzisiaj po prostu zrobiłem w jednym 6 i myślę, że to jakąś małą cegiełeczkę dorzuciło do tego, że wygraliśmy cały mecz i naprawdę brało dla chłopaków, bo mobilizowaliśmy się przez całe zawody i można w końcu pierwszy raz w tym roku cieszyć się po wygranym meczu w Gdańsku. Fajnie, zdobyłem 11 plus 2 bonusy z tego co pamiętam. Najważniejsze jest dla nich drużynowe, wygraliśmy w końcu na własnym torze. To chyba dla nas jest najważniejsze, że kibice w końcu mają to upragnione zwycięstwo na swoim torze, więc fajnie, cała drużyna pojechała równo, bezpiecznie, to najważniejsze, więc miejmy nadzieję, że z zawodu na zawodę będzie jeszcze lepiej. Czy jest pan zadowolony z postawy swoich zawodników? No oczywiście, że tak, no w końcu cały czas jechali na styku, cały czas mieliśmy też pecha, szczerze mówiąc, w tych zawodach, które takie były bardzo wyrównane, a też przeciwnicy byli tacy, którzy jeździli na bardzo podobnym torze jak my, a ten sezon jest dziwnym sezonem, bo nikt nie jest wytrenowany, nikt jest własny tor wjeżdżony. Także to dużo rządzi przypadek. A dzisiaj chyba w końcu pojechali wszyscy na swoim poziomie. It's always important we win really like a team and you know I'm quite happy about my own performance today. You know, they have been let you know this season I've been feel like I have speed but you know I had a little bit problem to be consistent. So but today was much better and yeah, I'm just happy about that. I would say we haven't really been lucky at home, you know. We've been really close to a win. If we went home also we have been really strong, so you know, I think this boosts our confidence and I reckon it will be much better from now on. Za nami trzecie domowe spotkanie w tym sezonie. Pierwsze wygrane, cieszy nas to zwycięstwo, także meldujemy wykonanie zadania. Wygrywałam z Ogłem Łódź 51-39.